Pan poseł Krzysztof Gawkowski, Lewica. Proszę bardzo, pan premier Jarosław Kaczyński, proszę bardzo. Nie bez trybu, tylko jako członek rządu mam prawo zabrać głos. Otóż ja się zwracam do bodajże też doktora prawa. Nie wiem, czy się nie mylę. Może ekonomii. A, ale w każdym razie doktora. Zresztą ja panu przypominam dwie, jak się wydawałoby, oczywiste, chociaż no, w tej części Izby nieoczywiste zasady, które są uwzględnione w tym projekcie. Po pierwsze, lekarze zawsze, ale już w szczególności w czasie epidemii, mają obowiązek leczyć. To jest sprawa pierwsza. A po drugie, wolność każdego człowieka jest ograniczona przez tą granicę, jaką jest wolność, a więc także i zdrowie innego człowieka. I to też jest uwzględnione w tej ustawie. I wreszcie, po trzecie, z wolnością łączy się odpowiedzialność. I to też jest uwzględnione. Także, szanowni państwo, ja rozumiem, że opozycja totalna musi totalnie, ale czy musi głupio? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan poseł Krzysztof Gawkowski. Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie premierze, opozycja może przede wszystkim odpowiedzialnie, a głupio to wy robicie. Odpowiedzialność to jest życie i zdrowie Polaków. Odpowiedzialność to jest ustawa o obowiązkowych szczepieniach i odpowiedzialność to jest ustawa o paszportach covidowych. To jest odpowiedzialność. Za tym opowiadają się lekarze, pielęgniarki i pracownicy służby zdrowia. Tego chcą Polacy. A dlaczego wy tego nie chcecie? Bo słupki poparcia kładziecie na szali życia i zdrowia. Bo wolicie, żebyśmy zajmowali się tym, czy PiS będzie miał odpowiednią ilość mandatów, czy nie. Otóż tego Polacy nie rozumieją. Panie premierze, ja składam wniosek formalny o to, żeby zrobić przerwę, konwent seniorów i nareszcie po wielu, wielu miesiącach wprowadzić do porządku obrad ustawę o obowiązku szczepień. 105 tysięcy ludzi umarło. 17 tysięcy od momentu tej ustawy. Panie premierze, zróbmy to nareszcie dla Polski i dla Polaków. Panie Dziękuję pośle, bardzo. Panie pośle, 5 minut przerwy państwu wystarczy. Ogłaszam 2 minuty przerwy. Panie pośle, pani marszałek, Wysoka Izbo, mam prawo występować, wiem, że to dla was bolesne, rzadko z tego korzystam, ale mam prawo. Otóż, panie przewodniczący, byłoby bardzo dobrze, gdyby w Polsce można było zrealizować różne rzeczy, które w niektórych krajach są, chociaż jak się dzisiaj okazuje, z niewielkim albo w ogóle żadnym skutkiem realizowanym. Ale jeśli chodzi, prawie wszystkich europejskich byłem. Otóż proszę państwa, w Polsce i wiadomo, że i to jest doświadczenie tych ostatnich miesięcy, już teraz więcej niż miesięcy, grubo przeszło roku, że możliwość egzekwowania różnego rodzaju zobowiązań, przypominam maseczki na ulicach, przy też nawet w pomieszczeniach, jest łagodnie mówiąc, z różnych względów, nie ma czasu ich w tej chwili omawiać, ograniczona. Czyli jakby pan zamiast być po lewej stronie, to był po właściwej i chciał budować nowe, mocne państwo, to mógłby pan to mówić, a tak to wybaczy pan, ale to jest po prostu bardzo nieodpowiedzialna propaganda. A jeżeli chodzi o pana posła Nitrasa, to rzeczywiście do lekarza. Dalej idący.
do wniosku, Przysiadło. Do wniosku formalnego.